Las Vegas, czekając, przygotowując się na Mistrzostwa Świata w połówce Ironmana, które odbędą się dokładnie za tydzień w niedzielę 8 września, spotkaliśmy na zupełnie przypadkowo, naprawdę zupełnie przypadkowo na drodze Polaka Marka Dittmana. Witam Cię, Marek. Witam, witam. Który rowerem jeździ po Las Vegas. Jak go zapytałem, co tutaj robi, to mówi, że dookoła świata wycieczkę. Właśnie zawitał do Las Vegas, to prawda? Tak, to prawda jest. Właśnie już to jest 16 tysięcy kilometrów tutaj do Las Vegas zrobiłem. Kiedy zacząłeś? No zacząłem 10 maja w dzień urodzin. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, mój prezent urodzinowy, ta wyprawa. Zrobiłeś sobie prezent urodzinowy na które urodziny? 55. 55. Facet ma 55 lat, słuchajcie. Spotkaliśmy go zupełnie przypadkowo w środku, na głównej ulicy Las Vegas. Tu jest the Strip, główna ulica Las Vegas. Ja patrzę, polska flaga, pokażmy tą polską flagę. Przyczepiona do roweru. Ja mówię, nie, zapytał faceta, co robi na rowerze, może na triatlon przyjechał do Las Vegas, a Marek mówi, że dookoła świata. Gdzie zacząłeś swoją podróż? Jak przebiegała, że zawitałeś do Las Vegas? Znaczy, zacząłem w Toruniu, potem Białoruś, Rosja, Chiny, z Chin jeszcze tam do Władywostoku, Władywostok do Toronto samolotem i wtedy już Niagara, Nowy Jork, Pensylwania, no i tutaj do Las Vegas. Niesamowite. W ogóle jak logistycznie to wszystko przebiegało? Jak zaplanować? Bo trzeba mieć wizy, Chiny, Stany Zjednoczone. Ile trwały przygotowania? To było wszystko spontanicznie. To praktycznie przygotowania to, można powiedzieć, 3 miesiące przed wyjazdem. I załatwiłeś wszystko tak? Wszystko załatwione, było załatwione, także nie ma problemu. Słuchaj, i tylko na tym rowerku, to jest twój cały dobytek, tak? To wszystko mam. Ale wszystko, co to znaczy wszystko? Części zapasowe do roweru, oponę, dętki. No ale co, jakieś ubranie na zmianę? Tak, no, zimne, ciepło, bo jak byłem w Rosji, to w nocy, bo śpię, tutaj jest taki namiocik mały. Jak wejdziecie na Facebooka, to widać ten namiocik, jak on wygląda. To na przykład było 0 stopni, no to muszę mieć coś cieplejszego do ubrania. Co, jakieś przygody na trasie, które cię spotkały? No ponad 16 tysięcy kilometrów. Przygód, to znaczy same przyjemne przygody miałem. A z nieprzyjemnych, w Chinach nie mogłem przez 5 dni wypłacić się z bankomatu pieniędzy. Dopiero znalazłem po 5 dniach odpowiedni bank, żeby mi wypłacił. Ale Chińczycy byli tak mili, że żywili mnie, dali mi nawet pieniądze, także nie było problemu. Niesamowite, ale jakieś przygody takie niebezpieczne? Bo nie, przecież... nie było tak. A gdzie nocowałeś? Różnie, ludzie mnie zapraszają do domu, pod namiotem nocuję, także nie ma reguły w sumie, gdzie nocuję. Nie taki świat straszny, jakby się wydawało na początek, że pojadę nie w nieznane. Nie jest tak strasznie. No teraz straszą mnie teraz Meksykiem, nie? Bo już niedługo będę przekraczał granicę Meksyku, nie? Ale myślę, że będzie dobrze. No niedaleko stąd granica Meksyku. Ale powiedz mi w takim razie, no i to jest kosztowna wyprawa? Znaczy słuchaj, w sumie rowerem tyle, co musisz energii zjeść. A tak to praktycznie kupienie roweru i no, jedzenie. I to wszystko. A powiedz mi, wizy jeszcze. Tam, no i wizy, tak, opłaty. A jak będzie przebiegała twoja podróż teraz? Meksyk? Teraz Meksyk, Panama, Ekwador, Costa Rica, aż do Argentyny. Z Argentyny do Portugalii. No i wtedy Europę. Zależy, ile będę miał czasu. No ale jeszcze planuję, jak z Panamy albo z Ekwadoru, Dominikanę zaliczyć. Jak zależy, ile czasu będę miał. Niesamowite. A powiedz mi, czym się na co dzień zajmujesz? 55 lat masz, nagle ci do głowy wskoczyło, że dookoła świata rowerem pojedziesz. Znaczy, że zajmuję? Prowadzę działalność gospodarczą. Także teraz właśnie syn prowadzi i właśnie między innymi mnie finansuje. Tatuś pojechał w podróż dookoła świata. Tak, właśnie dzisiaj z nim rozmawiałem, także stan konta się zgadza, mogę pobierać pieniążki. Dobrze. No, także praktycznie no, wszystko na bieżąco, decyzje podejmuję spontanicznie. Praktycznie trasę to ustaliłem tylko punkty, a drogi są podejmowane decyzje na bieżąco i na bieżąco, gdzie będę spał, co będę robił. Niesamowite, a powiedz mi, jesteś w tych miejscach, tak jak dzisiaj w Las Vegas, to wiem, bo byśmy się w nocy spotkali, wczoraj w nocy. Tak. To jest, zatrzymujesz się na dłużej w jednym mieście, czy po prostu to jest jeden nocleg i dalej? Jeden nocleg i dalej. Na dłużej się nie zatrzymuję właściwie nigdzie. No, Las Vegas byłem w dzień, bo akurat robiłem zdjęcia w dzień, a później czekałem do nocy, żeby zobaczyć nocą jeszcze.
Właśnie nocą przejechałem sobie główną ulicą, właściwie rowerem, jest na Facebooku tak samo filmik. No właśnie, bo Marek ma kamerę GoPro, którą nagrywa swoją podróż, robi też zdjęcia, można zobaczyć na stronie facebookowej. Jaka strona facebookowa? Marek Dittmann. Przez dwa T pisane nazwisko. I dwa N. Marek, no słuchaj, nie zatrzymuję Cię, chociaż chciałbym Cię tutaj godzinami z Tobą można pewnie rozmawiać. No, opowiadania na pewno by było dużo tego wszystkiego, ale no, nie da rady to w paru minutach opowiedzieć. No bo wiadomo, że się spotykało bardzo fajnych ludzi, o tych ludziach by trzeba było powiedzieć trochę, no o samych wrażeniach. No, ale to słuchaj, umawiamy się, że jak wracasz do Polski, od razu się spotykamy, robimy mega długi wywiad, po prostu wywiad rzeka na temat twojej podróży. Nie ma problemu, jesteśmy w kontakcie w takim razie. Super, Mark, bardzo Ci gratuluję. Spełniajcie marzenia, 55 lat facet dookoła świata rowerem. Za udanie. Nic strasznego. Dzięki Marek, powodzenia. No dzięki.